Alleluja. Bóg dobry jest, Bóg wielki jest. Jak wiecie, cykl na drodze do nieba zakończyliśmy w niedzielę ubiegłą, czyli 2 dni temu. Jak pisałem na naszym komunikatorze na WhatsAppie, więc kto przeczytał, ten wie, że chociaż jest zakończony, a jednak jeszcze do niego dzisiaj wracam, taki suplement do tego, co było. Wiecie, słowo suplement dzisiaj kojarzy się nam wyłącznie z apteką, nie? A tak naprawdę suplement znaczy po prostu uzupełnienie. Stąd też suplement diety jest uzupełnieniem diety. Więc po prostu jeszcze uzupełnienie pewnych myśli. Gdzie trudno zakończyć ten cykl, bo on jest tak wielowątkowy. On ma tyle treści w sobie, że można by go jeszcze kontynuować i kontynuować. Ale naprawdę dzisiaj chcę postawić kropkę nad tym tematem. Chcę pociągnąć jeszcze parę myśli, które w zasadzie w niedzielę nie miałem możliwości i czasu, żeby ich precyzyjnie przedstawić. Jak pamiętacie, ten cykl ma swoje motto. Motto pochodzące z Bożego Słowa. Dzisiaj go przeczytajmy sobie na początek. Może troszeczkę z kontekstem wersetów poprzednich. Pamiętacie, że jest to 2 list do Koryntian, 6 rozdział i dziś przeczytamy od wersetu 14. Przestańcie wprzęgać się w nierówne jarzmo z niewierzącymi. Cóż za towarzystwo sprawiedliwości z bezprawiem? Co za wspólnota światła i ciemności? Co za harmonia między Chrystusem a Beliarem? Gdzie część wspólna wierzącego z niewierzącymi? Jaka zgoda między przybytkiem Boga a bóstwami? My przecież jesteśmy przybytkiem żywego Boga, zgodnie z Jego słowami. Zamieszkam z nimi i będę się wśród nich przechadzał. Będę ich Bogiem, a oni moim ludem. Zatrzymajmy się tu na moment. Nie mogę mówić bez emocji tych słów. Te słowa po prostu mnie wciąż rozpalają, chociaż znam ich na pamięć i po prostu tyle razy ich cytuję, ale wciąż i wciąż nie mogę mówić o nich spokojnie, kiedy czytam, jaka jest Boża obietnica. Zamieszkam pośród nich. Będę się przechadzał pośród nich. Moi drodzy, to jest największe moje marzenie i oczekiwanie. Aby rzeczywiście Bóg w moim życiu osobistym i w naszym życiu jako zborowym życiu zamieszkał, był pośród nas swoją obecnością, o której tyle mówimy, o której precyzyjnie tłumaczyłem w tą niedzielę. Jego obecność, która naprawdę wszystko zmienia. Czytamy, że On zamieszka, czyli to nie jest odwiedzanie, nawet nie co niedzielę, choć do tego też bym tęsknił, ale zamieszkam cały czas. W moim życiu, w życiu waszym, naszym, zboru. Będę się wśród nich przechadzał. Czy to jest coś, wydaje się mi, takiego czynnego, coś, jakaś akcja. Nie tylko statycznie, ale będzie przechadzał się, czyli ku pomocy. Moi drodzy, bez tego doświadczenia, bez żywego Boga pośród nas, mówię to po raz setny, co nam pozostaje? Teologia, religijność, może dobre rzeczy, tylko że suche, tylko że nie wnoszące życia. Wiecie, kiedy kapłan w Starym Testamencie, to jest też niesamowity obraz, był namaszczany, co jest symbolem dzisiaj namaszczenia mojego i twojego życia przez Ducha Świętego, właśnie poprzez przebywanie w Jego obecności. Kiedy kapłan był namaszczany olejem, to jak to się odbywało? Wylewano na niego olej, nie pokrapiano tam kropelką. Specjalny, wonny olej wylewano na niego w obfitość. I wiecie co? Jak on szedł gdzieś, to było czuć. Każdy wyczuwał zapach, idzie kapłan. Kochani, jak idziesz gdzieś, czy świat czuje, że idzie kapłan? Jak idziesz do swoich sąsiadów, jak idziesz do swoich zajęć między ludzi, czy świat, czy ludzie, czy nawet ludzie ze zboru inni, czy czują, że idzie kapłan? To namaszczenie jest wyczuwalne.
Wiecie, drugim obrazem tego namaszczenia kapłańskiego było to, że wiecie, to jest naturalne, że na ciebie wyleją olej w jakiejś ilości, a idziesz, to zostawiasz plamy. Przechodzisz, zostawiasz plamy. Czy zostawiamy ślady Jego namaszczenia, Jego obecności, tam gdzie jesteśmy. To jest też niesamowity obraz, że im dalej idziemy, wiecie, tym te plamy są mniejsze. Prawda, nie? Bo się to wylewa, potem już tylko są kropelki, aż to wyschnie. O czym tu mowa? Potrzebujemy wciąż świeżego oleju. Jeżeli chcemy mieć wpływ na ten świat, potrzebujemy wciąż świeżego namaszczenia, wciąż świeżego oleju. Jak ja osobiście, jak ty osobiście, tak też i cała nasza społeczność, cały nasz zbór. Moi drodzy, na moment wrócę do tego niezwykłego dla mnie słowa. Nie wiem, czy pamiętacie jeszcze, jak ja pamiętam dobrze, to była trzecia niedziela grudnia, kiedy tym słowem dzieliłem się. To było słowo szczególne dla mnie po jakimś czasie postu i modlitwy. Bóg wskazał mi to miejsce dla mnie osobiście i wierzę, że dla naszego zboru. Jest to sytuacja, kiedy Pan Bóg daje polecenie Mojżeszowi, że ma ruszyć z miejsca, gdzie długo obozowali. To jest sytuacja, kiedy wydarzyła się ta straszna sytuacja z cielcem, złotym cielcem i tak dalej, i tak dalej. I potem jest polecenie, żeby wyruszyli. Ale Bóg mówi, ja nie pójdę z wami. Moja obecność z wami nie pójdzie, bo jesteście ludem twardego karku i tak dalej. Reakcja Mojżesza. Reakcja Mojżesza. Mojżesz mówi, Boże, nie każ mi tego robić. Nie zmuszaj mnie do tego. Ja nie chcę iść bez Twojej obecności. Niesamowite, on wolał, nie wiem, być na tej jałowej pustyni, gdzie nie szło żyć, ale z Bożą obecnością, niż posiąść ziemię obiecaną, luksusy bez Jego obecności. Ale ten werset chcę przeczytać. Mojżesz na to, czyli w reakcji na to, co Bóg powiedział. Jeśli Twoje oblicze nie miałoby iść z nami, to nie każ nam stąd wyruszać. Bo po czym miałbym poznać, że znalazłem łaskę w Twoich oczach, ja i Twój lud, jak nie po tym, że pójdzie z nami. Tylko to może nas wyróżnić. Mnie i Twój lud spośród wszystkich ludów na ziemi. Tylko to może nas wyróżnić. Pamiętacie, mówiłem o tym, że przecież lud izraelski różnił się naprawdę wszystkim. To był tak niesamowicie inny lud niż ludy żyjące pośród nich. Pogańskie ludy wokół nich. Różnili się swoim powołaniem, swoim wyjściem, swoją historią, kapłaństwem, ofiarami, przymierzem, prawem, no wszystkim. A Mojżesz mówi, jeśli nie będzie Twojej obecności, to niczym się nie różnimy. Mojżesz mówi, jeśli nie będzie Twojej obecności, to wszystkie te rzeczy, to jest zewnętrzne. Wiecie, jeśli my nie będziemy mieć oleju namaszczenia na sobie i Jego żywej obecności, to czym się różnimy? Teologii jest wszędzie dosyć. Jeśli nie mamy żywego Boga, żywego ognia w sobie, to czym się różnimy? Dlatego tak mocno to przeżywam, tak mocno tego pragnę dla samego siebie. Mojżesz mówi, tylko to mnie, mówi osobiście, prywatnie, mnie może wyróżnić. Więc biorę to również do siebie, prywatnie, osobiście, do mojego życia. Ale potem dodaję i Twój lud. Więc dodaję i nasz zbór. Tak bardzo chcę o to zabiegać, aby to było naszym celem, naszym priorytetem, abyśmy byli żywym organizmem, w którym funkcjonuje Bóg. Żeby rzeczywiście, jeżeli przychodzi ktoś z potrzebą, żeby Bóg mógł ją rozwiązać. Ale jest warunek. I tutaj wracamy do przerwanego tekstu z drugiego listu do Koryntian. Werset 17. To jest warunek, żeby mogło wydarzyć się, żeby ta obietnica, zamieszkam z nimi, będę się wśród nich przechadzał, żeby ta obietnica mogła się zrealizować, jest warunek. Dlatego wyjdźcie spośród nich. Werset 17. Odłączcie się od nich, mówi Pan, i nieczystego nie dotykajcie, a ja was przyjmę. Zauważcie, że jest to słowo, które cytuje apostoł Paweł. To jest rzecz, która obowiązuje nas. To jest coś, co dotyczy nas, żyjących w Nowym Przymierzu. Prawda, niczym się to nie różni z tym, co usłyszeli Izraelici kiedyś.
Moi drodzy, my mamy oddzielić się od systemu tego świata. Jeśli będziemy posłuszni. Jeśli będziemy posłuszni temu Słowu, to stanie się to, co Bóg obiecał. Słuchajmy jeszcze raz. Jeśli będziemy posłuszni, to On zamieszka pośród nas. Jego obecność będzie z nami. Przemieniająca, świeża Jego obecność będzie z nami. A jeśli nie posłuchamy? A jeśli nie posłuchamy i zajmiemy się swoimi sprawami? Wiecie, i tu jest problem. Bo nie ma miejsca neutralnego. Nie ma tak, że nie wydarzy się nic, że tak sobie będziemy żyć bez konsekwencji. Nie. Podzielimy los Izraelitów. Dokładnie tak. Jeżeli będziemy letni, to co się stanie? Wypluje nas ze swoich ust. A jaki był los Izraelitów? Poginęli na pustyni. Myślę, że to słowo z Hebrajczyków mówi nam, tak się wydaje, że jakby jeszcze ostrzej. Cytuję raz jeszcze list do Hebrajczyków, 2 rozdział, werset 1, który cytowałem ostatnio, ale pójdę o 2 wiersze dalej. Dlatego powinniśmy w większym jeszcze stopniu stosować się do tego, co usłyszeliśmy, aby nas czasem nie zniosło na bezdroża. Bo skoro słowo wypowiedziane przez aniołów stało się wiążące, a każde wykroczenie i nieposłuszeństwo spotkało się zasłużoną odpłatą, to w jaki sposób my ujdziemy cało, lekceważąc tak wyjątkowy dar, zbawienie? My, drodzy, musimy zrozumieć tą współzależność między tym, co zrobił Bóg, a tym, co my musimy zrobić. Zobaczcie, Izrael został wyrwany z Egiptu. Nikt w ówczesnym świecie nie mógł tego dokonać. Izrael sam siebie nie wyzwoliłby nigdy. Nawet obca armia by ich nie wyzwoliła, bo Egipt był wtedy dominującą potęgą. Więc nie mieli najmniejszych na to szans. To sprawił Bóg. Dlaczego? Bo taki był Jego wybór. Łaska. Ale dalej od nich czegoś się wymagało. Współpraca. Bóg zrobił swoje. Bóg ich wyrwał, a teraz Bóg od nich czegoś oczekiwał. Czytaliśmy, rozważaliśmy to. Te słowa, poświęćcie się, wypieście swoje szaty, bądźcie gotowi na trzeci dzień, wejdźcie na górę w momencie, kiedy zostaniecie zaproszeni. To już była ich odpowiedzialność. Moi drodzy, to samo dotyczy nas. Kto mógł cię wyrwać z tego świata? Kto mógł mnie wyrwać? Kto mógł nam grzechy przebaczyć? Nikt. Tylko Jezus. To jest tylko Jego łaska. Moc Golgockiego krzyża. To ona nas wyrwała. To jest niesamowita ogrom łaski. Ale czegoś od nas się wymaga. Współpraca z Jego łaską. Wracamy do Motta. Czyli końcówka 6 rozdziału. Zobaczcie, 7 rozdział, 1 werset. Kiedyś, kiedy Biblia nie była podzielona na wersety, rozdziały, to była jedna wypowiedź, jeden ciąg. Mając zatem takie obietnice, jakie? No właśnie te, że zamieszkam z nimi i będę się wśród nich przechadzał. O tą obietnicę chodzi. Mając zatem taką obietnicę, ukochani, usuńmy każdą plamę ciała oraz ducha i pełni szacunku dla Boga doskonalmy się w poświęceniu. Ja strasznie lubię ten nowy przekład, ale nie każde słowo jest najlepiej oddane. Akurat to słowo najlepiej oddaje chyba uwspółcześniona Biblia Gdańska. Cytuję. Mając więc tą obietnicę, najmilsi, oczyśćmy się z wszelkiego brudu ciała i ducha, dopełniając uświęcenia w bojaźni Bożej. Bóg nas wyrwał, ale te rzeczy to my musimy zrobić. Zobaczcie, apostoł Paweł nie pisze tutaj, że Bóg to uczyni. Apostoł Paweł nie pisze, że krew Jezusa zadba o to, abyśmy byli oczyszczeni. Tak,
To prawda. Oczyszczani jesteśmy wyłącznie krwią Chrystusa. Wyłącznie. I nie ma tutaj dyskusji żadnej. Ale to ja i ty decyduję, czy po nią sięgnę. Czy z tej łaski skorzystam. W niedzielę dawałem ten obraz tego człowieka, który mieszka przy wulkanie. Może zapytam, kto z was nie był obecny w niedzielę ostatnią? Podnieście rękę. Śmiało, wysoko. No jest troszkę osób, no to chociaż dla was muszę w dwóch zdaniach przypomnieć ten obraz, żebyście złapali wątek, zwłaszcza, żeby to się do niego później jeszcze odnosił. Mówiłem taki obraz człowieka, który mieszka w otoczeniu wulkanu, przy wulkanie i jest alert, ostrzeżenie, że w ciągu doby wulkan wybuchnie. Ten człowiek jest skazany na śmierć, dlatego że nie ma samochodu, piechotą nie ucieknie tyle kilometrów, więc tak naprawdę wyrok śmierci. Ale ktoś podarował mu samochód. Łaska. Ten samochód jest w stanie go wywieźć ze strefy zagrożenia. On się cieszy z tego, on raduje się, on innym opowiada, jak dostał cudowny samochód, tyle że nie wsiadł, nie pojechał. Wulkan wybuchł. I zginął on razem z samochodem. I to jest obraz tego, że można Bożą łaskę przyjąć nadaremno. Jak mówi w 6 rozdziale werset 1. Moi drodzy, łaska. Czym jest łaska? Od razu powiem, że nie jestem w stanie wyczerpać tego tematu. Zwrócę uwagę na jeden jakby aspekt. I nie miejcie mi za złe, że może nawet inne, ważniejsze aspekty łaski pominę. Ale chcę dzisiaj prowadzić jakby w jedną stronę, żebyśmy ten wątek dobrze zrozumieli. Jeśli chodzi o łaskę, to czasem są skrajne do niej podejścia, skrajne zrozumienia. Od takich, gdzie ludzie nie są godni łaski, spróbują zapracować ciągle swoimi uczynkami, bo to ich gdzieś przerasta, po drugą skrajność, że łaska jest taką przykrywką ich grzechu, przykrywką ich letniactwa. Ale wiecie, tak naprawdę Stary Testament od Nowego najbardziej różni się właśnie tą kwestią łaski. W Starym Testamencie był zakon, rozumiemy, był zakon, były przykazania, które wielokrotnie były trudne, nie były łatwe do wykonania. Wiemy, że ludzie zawodzili, nie byli w stanie ich wypełnić. I przyszedł Jezus. Poszedł na krzyż, przelał swoją świętą krew. I mamy nową erę, no erę łaski. I wiecie, nieraz słyszę takie podejście. Jak ktoś ubolewa nad tym, że pod zakonem to było tak ciężko. Ale teraz Bogu dzięki żyjemy pod łaską i nie musimy już przestrzegać tamtych wszystkich praw. Bzdura. Jeśli tak postrzegasz łaskę, to kompletna pomyłka. Totalnie nie o to chodzi. Moi drodzy, łaska nie unieważniła prawa. Łaska nie unieważniła zakonu. Nawet go nie złagodziła, wręcz przeciwnie. Jezus podniósł poprzeczkę. Ale wiecie co? Łaska daje siłę do tego, żeby nawet te wyostrzone przepisy po prostu wypełniać bez ciężaru. Jeśli ktoś dobrze rozumie łaskę, to wie, jaka to jest wolność. Wolność, po prostu wolność. To jest radość relacji. Kiedy ktoś rozumie, czym jest łaska, to po prostu wszystkie te przepisy, wszystkie te oczekiwania Boże spełnia, nawet nie wiedząc, żeby to było trudne. Nawet nie wiedząc, żeby się jakoś poświęcał. Po prostu na podstawie miłości tak funkcjonuje. Powiedziałem, że łaska podwyższyła standardy. Myślę, że nie powinniście być zaskoczeni, bo mam nadzieję, że cokolwiek wam zostało jeszcze w pamięci z kazania na górze. Przypomnę. 5 werset Mateusza, 5 rozdział Ewangelii Mateusza, werset 17. Nie sądźcie, że przyszedłem unieważnić prawo lub proroków. Nie przyszedłem unieważnić, ale wypełnić. I werset 20. Powiem więcej.
jeśli w swojej sprawiedliwości nie posuniesz się dalej niż znawcy prawa i faryzeusze, nie wejdziecie do Królestwa Niebios. I potem jest sześć obrazów. Nie będę ich wszystkich przytaczał, dwa może. Jezus mówi tak, kto zabił człowieka, fizycznie zabił w Starym Testamencie, ten winny śmierci, prawda? A pod łaską? Jeśli się na niego gniewa. Winny jest śmierci. Jeśli nie przebaczy, winny jest tego samego. To łatwiej czy trudniej? A drugi obraz. Jeśli ktoś dopuścił się fizycznego aktu cudzołóstwa, winien jest śmierci. A pod łaską? Jeśli rodzą się pożądliwe myśli w stosunku do płci przeciwnej, to jest dokładnie to samo. Łaska podwyższyła standardy. Chyba to rozumiemy. Wiecie, pod prawem trzeba było fizycznie zgrzeszyć, żeby być winnym śmierci. A pod łaską wystarczy tą myśl dopuścić do serca. Moi drodzy, więc łaska, podsumowując, nie jest przykrywką naszej cielesności, ale jest zdolnością od Boga, aby sprostać Jego wymaganiom i to w wolności i w radości. Kochani, jak jest w Biblii napisane? Zbawieni jesteśmy przez... Nie słyszę. Głośniej. Przez łaskę. To trochę prowokacyjnie przeczytam wam jeden fragment. Widzicie więc, że człowiek zostaje usprawiedliwiony dzięki uczynkom. Oczywiście, wyrwałem ten fragment z kontekstu, po to byście troszkę zwrócili uwagę na to. Jeszcze raz. Widzicie więc, że człowiek zostaje usprawiedliwiony dzięki uczynkom, a nie jedynie dzięki wierze. Kochani, od razu mówię, usprawiedliwiam się, wyrwałem z kontekstu, żeby złapać waszą uwagę. Kontekst wcześniejszy mówi o Abrahamie. O Abrahamie, który został usprawiedliwiony z wiary, a więc tak naprawdę z łaski. Ale dołożył do tego uczynki. Jeżeli by nie wyszedł z Ur Chaldejskiego, to co by było? Jeżeli by nie poświęcił swojego syna, to co by było? Prawda? A więc to jest to połączenie łaski i uczynków. Ale wrócę do tego fragmentu, który bardzo kochamy, który właśnie chcieliście zacytować. To jest Efezjan 2:8-9. Gdyż z łaski jesteście zbawieni przez wiarę. Nie jest to waszym osiągnięciem, ale darem Boga. Nie stało się to dzięki uczynkom, aby się ktoś nie chlubił. Ale moi drodzy, jeżeli tu stawiamy kropkę, to robimy dokładnie to samo, co zrobiłem przed chwilą z listem Jakuba. Wyrywamy z kontekstu. Tu nie ma zakończenia myśli. Bo dalej czytamy tak, jesteśmy Jego dziełem, to jest następne słowo. Jesteśmy Jego dziełem, zostaliśmy stworzeni w Chrystusie Jezusie do dobrych uczynków. Moi drodzy, to musi iść w parze. Co w tym przykładzie, w tym obrazie o wulkanie i samochodzie było zbawieniem, inaczej ratunkiem dla tego człowieka? Jesteście tam? Podpowiedzcie mi, co było? Samochód. No dobrze, ale on dostał samochód i zginął. No bo nie wsiadł. Więc druga rzecz musi współgrać. Jego praktyczny czyn. Jest łaska. Porównajmy dwie kwestie. Tą kwestię, że ktoś otrzymał samochód z tym, że trzeba do niego wsiąść. Co większe? Chyba nieporównywalne, nie? Po prostu otrzymał samochód, na którego by w życiu nie było stać. I trzeba mu tylko do niego wsiąść. Ale tak to działa w duchowym wymiarze. Otrzymujemy tak wiele, potężną Bożą łaskę, ale od siebie coś musimy dać, bo inaczej będzie ona przyjęta na darmo. Moi drodzy, jeżeli Bóg patrzy na Kościół, czym jest bardziej zainteresowany? Patrzy bardziej na serce czy na uczynki? Już się boicie odpowiedzieć. Jedni mówią tak, jedni tak. Słuchajcie, moi drodzy, znowu,
Tutaj chcę troszkę wręcz przekoloryzować tą prawdę. Ja wiem i sam to głoszę i choćby w kazaniu na górze podkreślałem kwestię serca, że z serca wszystko wypływa, więc nie musicie mnie łapać za słówka. Wiem, serce to jest centrum, ono jest najważniejsze i tak dalej. Ale w tej kwestii uczynków i wiary chcę podkreślić jednak niezwykłą wagę uczynków. Zróbmy sobie takie studium. Oj, żono, skocz mi do biura po komórkę, bo tam mam przygotowane i zapomniałem ją sobie wziąć. Widzicie, jak to jest, ale kochana żona szybciutko wróci. Chciałbym zrobić sobie takie studium, przeczytać, co Jezus mówi do zborów, do 7 zborów Apokalipsie. Przeczytamy więc, jak już tylko żona przyniesie komórkę, przeczytamy więc tych 7 fragmentów i będziemy chcieć wychwycić. Będzie tam powtarzać się co jakiś czas fraza: znam twoje uczynki. Jest 7 zborów, czyli 7 fragmentów i Darka poproszę, bo jest tutaj najbliżej mnie, dzięki, żeby, nie, siedź spokojnie, żeby po prostu to liczył. Darku, licz, ile razy na 7 pojawi się to słowo. Czytajmy. Objawienie Jana, to będzie 2 rozdział. Dlatego poprosiłem o komórkę, dlatego że jest tutaj, będę czytał z uwspółcześnionej Biblii Gdańskiej. Ta Biblia jakby najostrzej, najlepiej to oddaje. Więc pierwszy zbór. Do anioła Kościoła w Efezie napisz. To mówi ten, który trzyma 7 gwiazd w twojej prawej ręce, który się przechadza wśród 7 złotych świeczników. Znam twoje uczynki. Nie czytam tego dalej, bo chodzi tylko o to. Werset 6. A do anioła Kościoła w Smyrnie napisz. To mówi pierwszy i ostatni, który był umarły, a ożył. Znam twoje uczynki. 3 zbór, werset 12. A do anioła Kościoła w Pergamonie napisz. To mówi ten, który ma ostry miecz obosieczny. Znam twoje uczynki. Kolejny zbór, werset 18. A do anioła Kościoła w Tiatyrze napisz. To mówi Syn Boży, który ma oczy jak płomień ognia, a jego stopy podobne są do mosiądzu. Znam twoje uczynki. 3 rozdział, werset 1. Kolejny zbór. A do anioła Kościoła w Sardes napisz. To mówi ten, który ma 7 duchów Boga i 7 gwiazd. Znam twoje uczynki, że masz imię, które mówi, że żyjesz, ale jesteś martwy. Następny zbór. Werset 7. A do anioła Kościoła w Filadelfii napisz. To mówi święty, prawdziwy, ten, który ma klucz Dawida, ten, który otwiera i nikt nie zamknie, zamyka i nikt nie otworzy. Znam twoje uczynki. I ostatni zbór w Laodycei. Werset 14. A do anioła Kościoła w Laodycei napisz. To mówi amen. Świadek wierny i prawdziwy, początek stworzenia Bożego. Znam twoje uczynki. Nie jesteś ani zimny, ani gorący, obyś był zimny albo gorący. Darku, ile jest? 7. 7 na 7. Do każdego zboru. Do każdego zboru Jezus, witając się, rozpoczyna od słowa. Znam twoje uczynki. Nie zaskakuje nas to? Zobaczcie, nigdzie nie jest napisane, że do żadnego zboru nie mówi znam twoje serce. Wiecie, czasem bywa tak, że czasem w rozmowie z kimś widzę, że po prostu człowiek, nie wiem, żyje w totalnym gdzieś tam odstępstwie, w grzechu. Albo inaczej, ktoś inny, nie wiem, robi jakieś głupoty. Może szczery, ale robi jakieś głupstwa. Albo jeszcze inaczej, ktoś inny może po prostu podejmuje nierozsądne, głupie decyzje. I każdy z nich
Wiecie, co mówi? Pan zna moje serce. A Bóg mówi, ale ja chcę widzieć Twoje uczynki. Moi drodzy, nasze motywacje, nasze serce są bardzo ważne. Pod warunkiem, że za tym idą czyny. Moi drodzy, jak to jest? Pomyślmy na chwilkę. Czy pozwalamy na to, żeby Boża łaska wykonywała na swoją pracę? Czy pozwalamy na to, żeby Boża łaska płynąca z Golgockiego krzyżu wykonywała w nas swoją pracę w kierunku tego, by uczyć nas posłuszeństwa, by uświęcać się, brać krzyż i tak dalej, i tak dalej? Czy pozostaje tylko i wyłącznie tą pierwszą, zbawiającą? Wiecie, jeśli tylko tak, to może być nadaremno przyjęta. Jeszcze jeden werset. Może nie ostatni, ale już prawie. A może i ostatni. Znamy go, więc nie otwieram go. Z Mateusza. Nie każdy, kto do mnie mówi, zwracam uwagę, słowo mówi, Panie, Panie, nie wejdzie do królestwa. I tam dalej są sprawy, które on tam robi, cuda, znaki. Tylko ten, kto czyni wolę Ojca. Zauważcie te dwa czasowniki. Mówi, czyni. Nie każdy ten, kto mówi, czyli ten, kto tylko mówi, czyli Pan jest na jego ustach. Panie, Panie, Pan jest na ustach. Nie wystarczy. Ale ten, kto czyni wolę Ojca, czyli Pan jest w praktyce. Bo wiecie, żeby być posłusznym, to znaczy, że trzeba uznać Pana jako autorytet. Moi drodzy, zobaczcie te dwa czasowniki. Mówi, czyni. Nie wystarczy mówić. Zatem muszą iść czyny. I teraz będzie już rzeczywiście ostatni werset z Ewangelii Łukasza. 46 werset, rozdział 6. Dlaczego zwracacie się do mnie, Panie, Panie, a nie stosujecie tego, co mówię? Dlaczego mówicie, Panie, Panie, a nie robicie? Nie jesteście posłuszni mi. I dalej jest mowa o dwóch budowniczych. A zresztą przeczytajmy. Szybciej przeczytam, niż to opowiem. Pokażę wam, do kogo podobny jest ten, werset 47 i dalej. Kto przychodzi do mnie, słucha moich słów i robi z nich użytek. Przypomina on budowniczego, który zrobił głęboki wykop, posadowił fundament na skalę. Gdy przyszła powódź i strumień wody uderzył w ten dom, nie zdołał go poruszyć, ponieważ był dobrze zbudowany. Ten natomiast, kto wysłuchał moich słów, lecz nie zrobił z nich użytku, przypomina człowieka, który zbudował dom na gruncie, lecz bez fundamentu. W czasie powodzi budynek szybko runął i pozostało po nim wielkie rumowisko. Dlaczego zwracacie się do mnie, Panie, Panie, a nie stosujecie się do tego, co mówię? Moi drodzy, podsumowując ten cykl, pamiętacie, ile było tematów, ile było Bożych prawd poruszanych? Dużo było nawet ominiętych ze względu na czas. Jest pytanie, co z tym zrobimy? Czy będziemy mówić? Czy się z tym nawet zgodzimy? Będziemy deklarować? Nawet powiemy, czy muszę to zrobić? To ciągle jest pozycja zero. To jest ciągle pozycja skazująca nas na to, że celu nie osiągnę. Dopiero moment, kiedy to zrobię, daje to, że cel osiągnę. Mówiliśmy o tym, rozpoczęliśmy od tego, że Bóg oczekuje od nas determinacji. Porównuje Królestwo Boże do skarbów ukrytego w ziemi, do perły ukrytej. I co mówi Jezus? Królestwo Boże polega na tym, że człowiek się poświęcił, że sprzedał wszystko, co miał, że to było jego jedyną wartością. I zaczął szukać jego z całych sił. I teraz pytanie do siebie samego. Co ja z tym zrobię? Czy rzeczywiście to będzie realne w moim życiu, że go będę szukał z całych sił? Wiecie, to jest mierzalne.
To są rzeczy, które można sprawdzić, których można dotknąć wręcz. I ty o tym dobrze wiesz, ja o tym dobrze wiem. Dlaczego mówisz do mnie, Panie, Panie, a nie robisz tego, co jest napisane? Co od ciebie oczekuję? Później mówiliśmy o wchodzeniu na górę, czyli szukania Bożej obecności, przebywania z Nim. Jak Mojżesz wchodził na górę, przebywał z Nim, doświadczał przemiany. Jak choćby Jezus wchodził na górę, spotykał się z Nim, skąd czerpał tak niesamowitą siłę i namaszczenie. To jest nasze miejsce, to jest coś, czego Bóg od nas oczekuje. Bez tego nie ruszymy. I pytanie, czy to robię, czy nie robię? I to jest mierzalne. Ja sobie to mogę sprawdzić. Mogę popatrzeć na zegarek. Jeżeli to są 3-5 minut, to o czym my mówimy? Dlaczego mówię, Panie, Panie, a tego nie robię? Co wiem, że mam robić? A kwestia choćby innych, posłuszeństwa względem, nie wiem, słowa o przebaczeniu. Znamy to tak dobrze. Wiemy, że jeżeli nie przebaczymy, to Bóg nam nie przebaczy. I co? Będę to mówił, czy to zrobię? I znowu ja wiem, to jest mierzalne. Wiem, czy to zrobiłem, czy nie. Wiecie, ile ludzi czasem spotykam, którzy mówią, przebaczyłem, a oczywistym jest, że nie przebaczył. Bo to ciągle wspomina, bo tym ciągle żyje, bo to się ciągle odnawia. Kto przebaczył, to kasuje. Ileż ludzi mi mówi, przebaczyłem, a z kilometra widać, że nie przebaczył. Dlaczego mówicie, Panie, Panie, a nie robicie tego, co mówię, że macie zrobić? Jeśli ktoś żyje w jakimś grzechu, to wiesz, co ma zrobić. Pokuta, oczyszczenie. I tego się nie odkłada. Pytanie, czy o tym mówię, czy to zrobię. I tak dalej, i tak dalej. Mówiliśmy o nieprzesuwaniu granic. Pamiętacie, wtedy akurat nie było was na tym miejscu, bo był zbór zamknięty, ale mam nadzieję, że oglądaliście. Mówiliśmy o tym, że ludzie, my chrześcijanie, czasem przesuwamy granice. Jest gdzieś, przesuwamy dalej, podążamy. Przesuwamy dalej, podążamy. Jesteśmy już nie wiadomo gdzie. I upieramy się, że to miejsce, w którym jesteśmy, to jest właściwe. Podczas gdy ono jest wyznaczone przez Boże Słowo. I pytanie, co z tym zrobię? Czy wrócę? Czy nadal będę się upierał, że pozycja, w której jestem, jest właściwa? I ostatnia choćby rzecz, już nie chcę wszystkiego przypominać. Ostatnia, czyli z ostatniej niedzieli. Kwestia letności. Jezus mówi co? Obudź sobie zapał. Do letniego człowieka czy kościoła mówi, obudź sobie zapał. Obudź gorliwość. Opamiętaj się, bo inaczej cię wypluje. I znowu, moi drodzy, to jest tak mierzalne. To jest naprawdę widoczne. Wiecie, to jest widoczne już nawet nie tylko dla osoby, która to przeżywa, ale do wszystkich innych, którzy to widzą. Wiecie, gorliwego widać. Słychać. Nie chcę powiedzieć, że czuć. Ale pod każdym względem gorliwość jest widoczna. Jeśli ktoś mówi, że jest gorliwy, a go nie uświadczysz na niczym, na żadnym spotkaniu, na wtorkowych nabożeństwach, na modlitwach, to gdzie jest ta gorliwość? W czym ona się przejawia? W tym, że siedzę przed telewizorem? To jest gorliwość. Moi drodzy, to jest mierzalne. Dlaczego mówisz, Panie, Panie, a nie robię tego, co mam zrobić? Mój ukochany werset ostatni, w gorliwości nie ustawając. Można ustać. Apostoł Paweł dobrze wiedział o tym, że to jest coś jak słomiany zapał. Łatwo się wzbudzić, ale apostoł Paweł mówi, nie ustawaj. Bądź wytrwały w gorliwości. Moi drodzy, jeśli okażemy posłuszeństwo, ostatnie zdanie. Jeśli okażemy posłuszeństwo w tych wszystkich kwestiach, gdzie wiemy, czego Bóg od nas chce, posłuszeństwo wyrażone czynem. Znam uczynki Twoje, Kościele, znam uczynki Twoje, moje, prywatne, Twoje. Jezus od tego rozpoczyna rozmowę z każdym zborem. Znam uczynki Twoje. Więc jeśli będziemy posłuszni
czynach, nie w deklaracjach. To co? To Bóg spełni to, co obiecał. Zamieszkam pośród nich. To Bóg to spełni. On jest wierny swojemu słowu. To Bóg zamieszka pośród nas, kochany zboże. Pośród nas, prywatnie, osobiście, w naszych domach, rodzinach i w naszym zboże. Jego obecność, Jego namaszczenie, Jego świętość, Jego majestat będą z nami. Tęsknimy do tego? Ja bardzo tęsknię. Tylko są warunki, które mógłbym określić jednym słowem: posłuszeństwo. Dlaczego zwracacie się do mnie, Panie, Panie, a nie stosujecie się do tego, co mówię? Kochani, kończąc ten cykl, z całego serca życzę sobie samemu, abym był wykonawcą. Abym nie był tym, który zwiastuje, a sam tak nie żyje. To jest moją modlitwą. I życzę wam, abyśmy doświadczali tego, że Bóg zamieszka. Kochani, Bóg zamieszka w twoim życiu. Twoje życie dozna odświeżenia. Będziesz ty, będziemy tymi kapłanami, którzy zostawiają ślady. Ślady namaszczenia, tam gdzie się poruszysz. Będziesz pachniał Jego obecnością, ale bądźmy posłuszni. Kochani, powstańmy, zapraszam tutaj grupę. Spędzimy chwilkę w modlitwie. Ja może ją rozpocznę wspólnie razem, a potem już grupa nas poprowadzi jeszcze w chwili uwielbienia i modlitwy. Kochani, podnieśmy nasze głosy, jeśli chcecie to, i nasze ręce. I przez chwilę wspólnie razem zawołajmy do Boga. Ojcze, z całego serca dziękujemy Ci za Twoje słowo. Dziękujemy Ci, Panie, za to, że Ty mówisz do nas w prosty, jasny sposób. Przedstawiasz nam swoje oczekiwania na kartach Biblii. Ojcze, błagam Ciebie, daj nam Twojej takiej determinacji, abyśmy naprawdę przejęli się tym. Abyśmy zaczęli to wykonywać. Panie, nie chcemy tylko mówić, nie chcemy wołać: Panie, Panie, a nie być posłuszni Twojemu Słowu. Panie, proszę, obudź w nas ten zapał. Panie, obudź w nas gorliwość, która będzie ewidentnie widoczna dla nas samych, dla Ciebie i dla wszystkich, którzy nas otaczają. Panie, błogosławię nasze życie, błogosławię Kościół, błogosławię, Panie, naszych gości, błogosławię wszystkich, którzy będą to słuchać przez internet. Ojcze, proszę Ciebie, abyś Ty mógł zamieszkać pośród nas. Panie, ja wiem, że Ty tego chcesz jeszcze bardziej niż my sami, ale czekasz na nas, czekasz na nasze posłuszeństwo, czekasz na nasze oczyszczenie, czekasz na nasze uświęcenie, czekasz na nasze posłuszeństwo Twojemu Słowu. A więc proszę Ciebie, Ojcze, w imieniu Jezusa Chrystusa, daj nam tej determinacji, abyśmy byli posłuszni Twojemu Słowu, abyśmy mogli przeżywać to, do czego tak bardzo tęsknimy. Panie, do Twojej żywej obecności, przemieniającej nasze życie. Panie, chcemy mieć wpływ na nasze otoczenie, chcemy mieć wpływ na nasze rodziny, chcemy mieć wpływ na naszych sąsiadów. Panie, nie chcemy pogodzić się z tym, że oni po prostu giną, że idą na wieczne potępienie, a my sobie komfortowo żyjemy obok nich. Panie, daj nam Twojego namaszczenia, aby oni mogli widzieć w nas Twoje życie, Twój obraz. Panie, aby mogli zapragnąć tego. Panie, aby mogli zostać przemieniani, kiedy spotykamy się z nimi. Ojcze, w imieniu Jezusa Chrystusa prosimy Ciebie o Twój ogień dla nas, o Twoją gorliwość, o Twoje namaszczenie. Panie, to wszystko jest dostępne. Twoja łaska jest dostępna dla nas. Nie dopuść, abyśmy ją brali na daremno, Panie, abyśmy jej nie wykorzystali, tego potencjału, który w niej jest, tej możliwości, tej potęgi Golgoty, Panie, abyśmy zadowalali jakąś tylko cząsteczką. Ojcze, ja błogosławię nasze życie, błogosławię zbór, błogosławię Kościół, błogosławię wszystkich, którzy słuchamy tego, Panie. Ojcze, w imieniu Jezusa Chrystusa. Halleluja, Jezus.